I ta konstrukcja jest w ogóle bardzo stara i powiem wam, no po prostu dobre rzeczy się nie zmienia i z tego wychodzi zasadka właśnie, że skoro tyle lat się sprawdza, no to po co coś ulepszać, tak? Cześć, witam was. Dzisiaj chciałem wam pokazać taki sztucer, jak tutaj się właśnie prezentuje, czyli to jest właśnie CZ-ka 527 w kalibrze 223. To jest model Warmint, to znaczy, że ma troszeczkę grubszą lufę, trochę dłuższą lufę, ma też na końcu gwint do zamontowania urządzenia po prostu wylotowego. Natomiast to, co w ogóle w serii 527 jest bardzo fajne i mi się prywatnie podoba, do tego stopnia, że sobie kupiłem ostatnio taką broń w pełnym drewnie, to jest właśnie ten system Mini Mauser, tak? I ten system Mini Mauser, jak sobie zobaczycie tutaj, on występuje tylko w paru konstrukcjach. Jeżeli chodzi o takie budżetowe konstrukcje, to właśnie będzie ta, czyli 527 i też Hoła robi akcję Mini. Natomiast pozostałe akcje Mini, tam jeszcze chyba Zastawa robi też. Natomiast poza tymi modelami, no to już są takie bardziej, można powiedzieć, high-endowe sztucery, które po prostu są specjalnie dostosowane do tej akcji Mini i to już jest tam, mówimy, o zdecydowanie większych pieniądzach. Natomiast ten model cieszy się bardzo dużą, dobrą renomą z tego względu, że no po prostu jest tani, przystępny cenowo i znakomicie się sprawdzi tak w łowisku, jak i na strzelnicy. Wiele osób go wybiera po to, żeby sobie właśnie podzierawić papier na strzelnicy i pojechać z nim na przykład na koziołki. Co do jego wagi, to akurat w tym wariancie to nie jest najlżejszy sztucer, bo wariant z taką lufą o mniejszym przekroju, on będzie zdecydowanie lżejszy i wtedy mówimy o wadze w okolicach 2,7 kg. Natomiast tutaj już taka broń waży troszeczkę ponad 3 kg, co dalej jest normalną wagą dla sztucera. Natomiast dla sztucera z akcją Mini, no to już jest dosyć ciężko. No ale to z tego względu, że mamy właśnie tą grubą lufę, której, że tak powiem, zalety są no, niezaprzeczalne, szczególnie jeżeli chodzi o strzelnicę, bo o ile w łowisku to pewnie trudno nam byłoby ją tak rozgrzać do po prostu tych temperatur, żeby po prostu wykorzystać tą grubość tej lufy, bo to jest model Warmint i w miejscach, gdzie się poluje właśnie na takie szkodniki, no to ma to sens, tak? Gdzie się oddaje strzały co chwila. Natomiast w Polsce, gdzie polujemy na przykład lisy czy rogacze, no to przeważnie się kończy na jednym, może dwóch strzałach. Ale jest to bardzo fajna właśnie propozycja takiego sztucera, który zabierzemy i do łowiska, i na strzelnicę. Tak? Ja pokażę, jak ta akcja działa teraz, bo osobiście się z nią bardzo polubiłem. Jak widzicie, troszeczkę ta akcja potrafi tutaj delikatnie przyhaczyć, tak? Jeżeli chodzi o sztucer z pudełka, co oczywiście w sytuacjach myśliwskich nie ma większego znaczenia, tak? Ale jak wam próbuję pokazać taką delikatną akcję, po prostu pracę, jakby to nazwać masełkiem, takim na zamku, no to w tym momencie tego tutaj nie ma. Natomiast to jest bardzo wdzięczny sztucer, do tego, żeby go ulepszyć po prostu w domu na przykład, czyli tutaj się korzysta właśnie z jakichś past po prostu polerskich i po paru po prostu pociągnięciach ten zameczek zaczyna chodzić bez żadnych zarzutów. No, jakby cena tego produktu sprawia, że to nie jest taki super do ostatniego po prostu momentu wyrychtowany sprzęt, tylko to jest po prostu bardzo precyzyjna broń, którą można jeszcze dodatkowo poprawić, tak? Jeżeli chodzi o to, jak ona wygląda z pudełka, no to bardzo wiele osób, oczywiście każdą broń trzeba sprawdzić, sobie bardzo chwali precyzję tej broni, tak? Ona bardzo dobrze strzela. Gwint jest tutaj 1,9, to znaczy, że teoretycznie powinna dobrze strzelać z pocisków w okolicach 55 grainów. No i nawet są opracowania w internecie, jak ludzie z pudełka, że tak powiem, tą broń biorą i piękne grupy z niej osiągają. Właśnie na tej lufie warmintowej, która tak naprawdę no nie potrzebuje tego długiego czasu chłodzenia, żeby uzyskać miarodajny wynik. Proszę. Ta broń w ogóle występuje też w innych kalibrach.
Dla mnie szczególnie interesującym jest 6,5 Grendel, ale to jest, ona wtedy występuje w takim modelu MTR, natomiast w tym jej nie ma. I ten 6,5 Grendel to przypuszczam, że może być bardzo ciekawy w przyszłości kaliber na polskie łowiska, ale to już jest na inny odcinek, tak? Natomiast 223, no to jest kaliber, który, no, można powiedzieć, no, na grubą zwierzynę nielegalne jest stosowanie tego kalibru. Natomiast na małe dziki, czyli warchlaki, czy rogacze, czy lisy, no, on praktycznie się bez zarzutów będzie sprawował. Jeżeli chodzi o bezpiecznik, to on jest dwupozycyjny. Ta konstrukcja jest w ogóle bardzo stara. I powiem Wam, no po prostu dobre rzeczy się nie zmienia i z tego wychodzi zetka właśnie, że skoro tyle lat się sprawdza, no to po co coś ulepszać, tak? Mamy do przodu broń jest zabezpieczona, do tyłu jest odbezpieczona, tak? Jeżeli chodzi o ciche przełączenie tego bezpiecznika, jest to jak najbardziej możliwe. Wystarczy to zrobić dwoma rękoma, tak, w tym momencie i możemy zrobić to po prostu bardzo po cichu. Natomiast jeżeli zrobimy to jednym palcem, no to właściwie zawsze ten klik będzie słyszalny, więc w przypadku takiego cichego odbezpieczenia broni należy użyć po prostu dwóch palców. Jeżeli chodzi o magazynek, bo tu mamy taki właśnie wystający ten magazynek. To jest taki system. Można sobie dokupić magazynek krótki, bo ten ma 5 sztuk i on wtedy wystaje. Natomiast ten 3 na 3 sztuki on będzie praktycznie równo z zasadą się kończył. Także mamy możliwość różnego rodzaju rozbudowywania tej broni. Wiele osób też jakby robi pillar bedding na tych sztucerach. To znaczy, że tutaj właśnie takie tuleje są przez oczywiście fachowca wprowadzane i bedding pod spodem, co powoduje, że ta broń ma po prostu powtarzalność, że tak powiem, pracy jest, no, już wtedy niezaprzeczalna i po prostu to z pierwszej ręki wiem, że po prostu znakomitą precyzję z tej broni osiągają i cieszą się wiele lat po prostu skorzystania z tej broni na strzelnicy i okazuje się, że nawet przy jakichś tam precyzyjnych sztucerach droższych marek, no po prostu tutaj wypada ten sztucer bardzo, bardzo pozytywnie. Drewno, no to tak jak to w CZ-ce, użytkowe, bez jakichś tam wysmakowanych słojów, ale to też, no, nie jest broń, że tak powiem, która ma zachwycać swoim pięknem. Ona po prostu ma być bardzo użytkowa i taka jest. W Best Hunters możecie sobie zobaczyć, jest taki zestaw właśnie z tą bronią, z lunetą 5-30x56 i jest reklamowany jako zestaw na koziołki i na lisy. No i one się, powiem Wam, bardzo ładnie sprzedają, te zestawy. Po prostu się ludzie interesują, szukają tego rodzaju broni. Tu jest akurat lata 30, ta, która pozwala też jakby szczegóły parowsków obejrzeć na dalszych odległościach. Natomiast jest też wersja 18, ona też znakomicie się 3-18x50, ona też się znakomicie sprawdzi, jeżeli chodzi o te właśnie obejrzenie koziołka z bliska. To mogę powiedzieć ze swojej strony, że to Wam polecam, jeżeli chodzi o taki zestaw. Natomiast co dalej, tak? Praca spustu. Spust jest regulowany. Nie wiem, czy to będzie widać. Mamy możliwości regulacji, natomiast on akurat w tym modelu bardzo ładnie pracuje, tak? Tak, i on jest wyposażony też w przyspiesznik, tak? I wszystko jest, że tak powiem, regulowane, wszystko sobie można dopasować do własnych potrzeb. Wiele osób, nawet jeżeli używają tej broni tak głównie na strzelnicy, to w ogóle rezygnują z tego przyspiesznika i jakby dopasowują ten spust, także on jest bardzo delikatny. Co więcej Wam o tej broni powiedzieć? No, sam sobie sprawiłem taką broń właśnie w pełnym drewnie, dlatego że miałem taką, że tak powiem, fanaberię, żeby takie coś sobie nabyć i pierwsze te koziołkowe swoje eskapady na pewno z tamtą bronią zrobię. Przede wszystkim bardzo mi się podoba ten system mini mauserowski. Ten tutaj zameczek, on jest naprawdę, no, delikatny, fajny, dostosowany praktycznie do małych kalibrów.
o małej długości, że tak powiem, tak? Tutaj mamy taki przycisk, który nam zwalnia zameczek. O, możemy go sobie wyciągnąć. I tak to wygląda. Prosta konstrukcja zameczka, tak, z małą główką. No ale tutaj się nic, że tak powiem, nie może zepsuć. Co jest ciekawe w ogóle w tych CZ-kach, to że praktycznie poza tym, że możemy sobie ją dowolnie skustomować, ale nie musimy, bo ona będzie działać też bardzo dobrze w ten sposób, jak teraz jest. To jest kupę części wymiennych, także tak naprawdę nawet jakbyśmy strzelali bardzo dużo, to i lufkę od producenta bez problemu sobie nabędziemy. Słuchajcie, tak wam mniej więcej naświetliłem. Uważam, że to jest bardzo fajna propozycja, jeżeli chodzi o taką po prostu broń, która jest koziołkowa. Ja osobiście lubię lżejsze egzemplarze, ale jeżeli szukamy czegoś, co sprawdzi się na strzelnicy, do takiego statycznego strzelania, czy do przebiegu dzika treningu na przykład, i taką broń zabierzemy też do łowiska, no to jest bardzo fajna propozycja, bo ona nie jest cięższa niż normalny sztucer. Natomiast no znakomicie będzie pracować właściwie i w łowisku, i na strzelnicy. To mogę wam powiedzieć. Także dzięki wielkie za uwagę, no i do zobaczenia przy okazji kolejnego odcinka. Cześć!